Zwykłe przeziębienie powoduje poważne konsekwencje i jest to oczywiście mit, dlatego że jeżeli przyjrzymy się badaniom, które pokazują, że dzieci tracą rocznie około kilkanaście dni absencji w trakcie roku szkolnego, to na pewno rzutuje to na ich wyniki w szkole, na ich skupienie, na ich równowagę. Te zachorowania, które są wśród populacji dzieci, są szczególnie niebezpieczne. Bardzo ważne jest, żeby właśnie w tym okresie, kiedy są dzieci jeszcze z niewykształconym układem odpornościowym, zwracać szczególną uwagę na takie aspekty jak zbilansowana dieta, jak aktywność fizyczna, ruch na świeżym powietrzu, czy też po prostu na to, żeby wyspały się porządnie w domu, minimum te 10 godzin. Przy lekkich objawach dzieci powinny zostawać w domu. Nie należy bagatelizować najmniejszych symptomów chorobowych. Kiedy zostawimy dziecko w domu, nawet skarżące się na ból głowy czy na zwykłe rozkojarzenie, rozdrażnienie, to pokazują badania, że takie dziecko zdrowieje znacznie szybciej, to po pierwsze, i ten przebieg choroby jest znacznie łagodniejszy. Dlatego warto dzieci zostawić w domu, nie bagatelizować ich skarg i po prostu dbać o ich zdrowie. Niestety w domu nie jesteśmy bezpieczni przed wirusami, które rozprzestrzeniają się ze szkoły, dlatego że używanie przedmiotów takich jak książki, długopisy powoduje, że dzieci przenoszą te zarazki, wirusy do domu. Wtedy najlepszym takim zabezpieczeniem jest po prostu mycie rąk, dezynfekcja powierzchni w otoczeniu takiego dziecka, jeżeli wiemy, że dzieci chorują w klasie.